Dzień dobry. Witamy na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W tym filmie przedstawimy piątą edycję z cyklu Modele Struktury Miasta. Dzięki wsparciu naszych partnerów przygotowaliśmy wiele modeli, z których część możecie doświadczać w rzeczywistości rozszerzonej, a także rzeczywistości wirtualnej. Modele struktury miasta Gliwice to efekt pracy realizowanej w formule Project Based Learning w 17-osobowym międzynarodowym zespole. Jej celem było przeprowadzenie analiz struktury miasta Gliwice wykonanych przy pomocy modeli 3D, rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, makiet fizycznych, a także zdjęć panoramicznych. Skupiliśmy się szczególnie na obszarze dzielnicy akademickiej oraz Nowych Gliwic jako przestrzeniach charakterystycznych i rozwojowych w skali miasta. Zapraszamy do zobaczenia efektów naszej pracy. Dokonaliśmy wielu podstawowych analiz dotyczących struktury miasta Gliwice. Wykonaliśmy modele 3D oraz makiety, pokazujące m.in. udział powierzchni zabudowy, model Gliwic jako miasta 15-minutowego, a także modele wybranych przez nas przestrzeni publicznych. Powstałe modele są dostępne w rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej. Po zeskanowaniu kodów QR przeniesiemy się do aplikacji Augment oraz SketchFab, gdzie możemy doświadczyć wybranych gliwickich lokalizacji z dowolnego miejsca. Model udziału powierzchni zabudowy pokazał, że jej najwyższy współczynnik znajduje się poza centrum miasta. Jest on zlokalizowany na północ w okolicy dzielnicy Łabędy, a także na południu dzielnicy Trynek. Przyczyną takiego wyniku są zlokalizowane tam rozległe budynki produkcyjne. W badaniu komunikacji publicznej wyszczególniono trzy istotne punkty o największym zagęszczeniu przystanku: dworzec z Placem Piastów, rynek oraz okolice Szpitala Miejskiego. Wyszczególnione fragmenty znajdują się w zasięgu 250 do 1000 metrów pieszego dojścia do najbliższego przystanku. Jest to trend wpisujący się w ideę miasta 15-minutowego, którego koncepcja polega na lokalizacji podstawowych usług w odległości 15 minut dojścia pieszego od miejsca zamieszkania. Potrzeby opracowania wybraliśmy 6 przestrzeni publicznych charakterystycznych dla Gliwic. Są to Nowe Gliwice, Dzielnica Akademicka, Rynek w Gliwicach, Radiostacja Gliwicka, Park Mickiewicza oraz Park Grunwaldzki. Pierwszy z modeli przedstawia Nowe Gliwice, czyli zrewitalizowane tereny po dawnej kopalni KWK Gliwice. Obecnie mieści się tam Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice. Kompleks składający się z 5 budynków, które zostały odrestaurowane. Jest on wymieniany jako miejsce o bardzo dużym potencjale i udanej rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Kolejny model przedstawia dzielnicę akademicką, w której dominują usługi służące uczelni. Jej sercem i kręgosłupem jest ulica Akademicka, która została przebudowana i zamknięta dla ruchu kołowego. Dziś Akademicką można uznać za reprezentacyjną aleję pieszą ze skwerem oraz atrakcyjnymi terenami zieleni do odpoczynku i rekreacji. The aim of pedestrian flow analysis was to estimate how many people cross and use university during the day. The measurement was recorded on 2 consecutive working days in which the weather was almost sunny and temperature was normal. In the research we categorized 4 types of users. As a result, most users are students and high traffic time is noon. In the model, 3D lines represent people on flow, so more lines mean high density in the area. Następnie opracowaliśmy najbardziej charakterystyczne punkty miasta. Rynek oraz radiostacja, czyli najwyższy istniejący budynek w konstrukcji drewnianej w Europie. Później zajęliśmy się terenami zieleni, czyli Parkiem Mickiewicza oraz Parkiem Grunwaldzkim, który zawiera wiele kompozycji zieleni wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego. Zalicza się do niego także wieża ciśnień. Opracowanie modeli struktury miasta Gliwice dostarczyło nam wielu ciekawych i nowych doświadczeń oraz pozwoliło nam rozwinąć nasze umiejętności oraz pracę w grupie. Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas modele oraz makiety będą służyły szerokiemu gronu odbiorców.